Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Witam Państwa w przepięknej zimowej scenerii. Sypnęło nam od paru dni dość mocno. Problemy z tego wynikające oczywiste, czyli musimy troszeczkę więcej czasu poświęcić na poranne przygotowania do wyjazdu, chociażby do pracy. Dzisiejszy odcinek, Szanowni Państwo, poświęcimy miłośnikom diesli po prostu. Dlaczego diesel na mrozie nie chce się uruchomić? Czemu ciężko odpala? Jakie mogą być z tego przyczyny? Z takim pytaniem udałem się dzisiaj do warsztatu, do pana Roberta. Dzień dobry, panie Robercie. Witamy państwa serdecznie. Powszechnie przyjęło się, że diesel na mrozie ciężko uruchamia się. Przyczyn tego może być dużo. Jakie to są najczęstsze przyczyny? To może zaczniemy od początku, tak? Czyli tutaj pewnie żadnych tajemnic nic nie ma, głównie chodzi o źródło energii, czyli akumulator. Tutaj z ostatnich dni mamy przykłady, bo mamy też wypuszczalnie samochodów i mieliśmy zamontowane, te samochody są 3-letnie, czyli oryginalne akumulatory już zostały wymienione, bo nie dały sobie rady między tym okresie. No i założyliśmy marketowe akumulatory, no wiadomo, szukaliśmy też, żeby było nam taniej. W momencie obniżenia temperatury do tych ostatnich, które były skrajnych, sprawność tych akumulatorów nam spadła pewnie z 80%, czyli no właściwie tak jakby ich nie było. Mówimy tu, to powtórzmy, że o nowych akumulatorach. O nowych. Mówimy o kilkumiesięcznych akumulatorach eksploatowanych w normalnym cyklu sprawnych i to w różnych pojazdach, więc to nie jest przypadek i nie jeden. Więc taki wniosek dla nas na pewno, że więcej nie będziemy szli w stronę tego typu zakupów i jednak trzeba szukać jakichś produktów, które chociaż w jakiejś części zapewnią jakość, tak, tego produktu, bo jeśli jest wszystko w porządku i na dworze jest temperatura dodatnia i tam słońce świeci i listki są, to wszystko działa. W momencie, kiedy właśnie taka sytuacja jak w tym roku, że te mrozy przyszły i są, no zaczynają te wszystkie słabe elementy po kolei siadać, tak? Więc... I mówimy o tych słabych elementach w aucie. Oczywiście akumulator, każdy o tym wie i powinien dbać o to. Są te pewne elementy, o których właśnie dzisiaj chcemy powiedzieć, na które warto zwrócić uwagę, bo zaniedbania właśnie przyczyniają się do tego, że potem są kłopoty. Tak, czyli wszyscy, którzy eksploatują pojazdy i w tym okresie akurat w takich ekstremalnych warunkach, bo już one są ekstremalne, nie dbają tak o filtry czy układ ten paliwowy, no to każdy w większości przypadków ma problem. Czyli tak, żelowanie się paliwa, tak, co takiego. Większość przewodów w nowej generacji aut, bo już takie możemy o takich mówić pewnie od roku 2004. Wszystkie połączenia są w sposób wykonane albo szybko złączko, tak zwaną taką technologią. Przewody są w większości plastikowe, tak. I w pierwszych latach eksploatacji tych pojazdów to jeszcze nawet przy niskich temperaturach, to prostymi słowami nazwać, jeszcze pracuje. Natomiast z wiekiem i temperatura i te paliwo, one powodują utwardzenie się tego plastiku, czyli takie starzenie. I w momencie obniżenia drastycznego temperatury wszystkie te przewody gną się w każdej w inną stronę. Tak jak tutaj na załączonym obrazku widać, w dosyć prosty sposób to jest ukazane. Tego typu przyłącze, tak, tutaj znajduje się kruciec, a wewnątrz tej złączki o-ring, tak, i kiedy ten przewód namarznie, on jest, widzicie Państwo, tu przygięty i jego zaczyna ciągnąć w lewo, w prawo, do dołu, w różne strony, których normalny człowiek nawet nie przewidzi, że może to się odginać, i w tym momencie występuje jakakolwiek nieszczelność, tak, znaczy ona jej w temperaturze normalnej pracy, ona po prostu sobie poradzi, bo ten przewód ułoży się i jest po prostu wolny, statycznie jest wolny, a natomiast kiedy przyjdzie ten mróz, wszystko to ciągnie w jedną stronę, powodując brak tej osiowości dla tych o-ringów, dla tego przyłącza. Mówimy tutaj, bo diesel jest wrażliwy, może nawet nie chodzi tutaj nam o wycieki, prawda? Nie, nie. Tyle, nie że o zapowietrzenie układu właśnie paliwowego i problemy właśnie wynikające z tego tytułu. Nie wszystkie pojazdy mają pompę paliwa wstępną, czyli w zbiorniku, czy tam pompę podprogową, też wstępną nazywano. Niektóre pojazdy mają pompę zębatkową w pompie wysokiego ciśnienia. I w momencie, kiedy tu wystąpi nieszczelność, to te paliwo nie pocieknie, bo ona jest niewielka ta nieszczelność. Ale gęstość paliwa spowoduje,
że łatwiej dla pompy będzie wciągnąć powietrze na nieszczelności, niż przeciągnąć paliwo przez filtr i odbiornika, tak? Więc w tym momencie mamy już układ zapowietrzony. A jeśli nawet uda nam się go uruchomić, ten samochód, silnik, no to w momencie zwiększenia obrotów, czy obciążenia tego, no bardziej obciążenia silnika, nastąpi przerwa w dopływie z paliwa swobodnego i mamy wtedy, tak, zaczyna na biało nam kopcić, tak, zaczyna szarpać, jeśli nie zgaśnie, to super, a często gęsto po prostu zgaśnie i parę razy jeszcze uda się nam uruchomić, aż do momentu, kiedy w ogóle nie dam rady już tego zrobić. I to, co pan powiedział, właśnie problemy z zassaniem paliwa. Te problemy mogą również wyniknąć, szanowni państwo, z bardzo brudnego filtra oleju, bo ta pompa, o której pan wspominał, musi jeszcze właśnie przeciągnąć przez taki filtr to paliwo. Paliwo troszeczkę gęstsze, bardziej mętne, czasami niskiej jakości, żelujące wręcz. Tutaj mamy właściwie jeden rodzaj filtra, bo to właśnie tego typu jest i ten jest też tego samego typu, tak? Czyli to są wkłady paliwowe. Tutaj mamy na przykład filtr już zamknięty, tak? Też paliwowy. I kiedy to paliwo się zżeluje, ta cała część jest po prostu biała, tak jakby państwo, nie wiem, no staryna, świeczkę kiedyś, jak te wróżby się robią, identycznie to jest zabite i nie jest możliwością, żeby cokolwiek przez to przeszło. Tutaj jeszcze trzeba by było wspomnieć, bo mówimy cały czas o filtrach, ale w zbiorniku paliwa zawsze jest kosz paliwowy, w którym albo siedzi pompka, albo smog zasysający paliwo ze zbiornika i często, gęsto w tym zbiorniku albo jest troszeczkę wody, albo bliżej nawet nieokreślonych takich substancji, które przypominają konsystencją budyń, dokładnie budyń na dnie. I one oblegają smog, no z czystej, jakby z takiego powodu, że po prostu ten smog tam wciąga i wszystko do siebie zbiera. I kiedy jest temperatura dodatnia i optymalna, to jakoś to paliwo sobie tam daje radę. Ale mieliśmy często takie przypadki, że po demontażu takiego kosza z tym smogiem, to sam ten poboru, te źródło, raczej inaczej ten element poboru, po prostu był zamarznięty z gamału lodu, a te żelowate, dziwne przedmioty po prostu skamieniałe i zablokowywały spokojny przepływ paliwa. Czyli nie zawsze to musi być wino filtra paliwa, taka sytuacja. Więc, no ale tutaj wiadomo, no nikt nie będzie do zbiornika zaglądał co tydzień, sprawdzał, co tam jest. Aczkolwiek ma to wpływ na to, co się leje, tak? Chociaż nie mam jakiejś marki, którą bym polecał paliwa, że po prostu. To widać po detalach, po szczegółach. Ja też nie mam jakiejś ulubionej, ale mam swoje po prostu wybrane, gdzie od lat po prostu tankuję i jakoś problemów nie było. Panie Robercie, jedno z ostatnich pytań chyba. Co taki kierowca ma zrobić, gdy samochód, silnik z silnikiem typu diesel za pierwszym razem nie chce się uruchomić, za drugim nie chce się uruchomić, z kabli próbowane. Co robić w takim wypadku? No tutaj to jest naprawdę dylemat, bo można sobie zaszkodzić i też równie dobrze może nam się udać przy pomocy różnych dziwnych metod, czyli te samostarty, innego rodzaju urządzenia, ale nigdy nie wiemy, co się zdarzyło, bo jeśli ten kumulator ma moc, tak, i sobie jeszcze radzi i to auto nie chce wystartować, czyli jest już jakiś problem. Problem może być związany z filtrem, może być równie dobrze, bardziej poważny, bo zdarzało się nam, że auto, które miało problem z odmami, tak, to bardziej może benzyniaków dotyczy, ale takie sytuacje były. Zbierała się woda w dole misy olejowej i smog, przez który tam pobierany jest olej, został zablokowywany i nie było smarowania silnika. Tak? W większości obecnych pojazdów nie ma kontrolek, są tylko komunikaty. Zanim człowiek czy użytkownik spostrzeże się, że coś jest nie tak, to już jest przeważnie za późno. Więc tutaj bym raczej proponował, jeśli to nie daje rady, po prostu odczekać, czy poczekać na zmianę temperatury, czy na cokolwiek innego, no nie łamać tego pojazdu, no chyba, że to jest niezbędne, tak, ale najlepszą formą to jest po prostu go odmrożenie. Bo nawet paliwo niskiej jakości też wróci do tych swoich, chociaż minimalnych właściwości. Da się to uruchomić potem. Potem się da uruchomić. Da się to uruchomić. Szanowni państwo, tak jak państwo słyszeli, ja tak zawsze powtarzam, że profilaktyka jest lepsza od leczenia, także przed zimą nawet częściej wymieniać sobie ten filterek paliwa, tankować w pewnych miejscach, no i akumulator. Jeżeli na bieżąco będziemy takie rzeczy sprawdzać, to myślę, że tych problemów na pewno będzie mniej, a to powiedzenie, że ktoś jarzy jak diesel na mrozie, przejdzie w niepamięć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.